Siemano, wybaczcie, że mnie dawno nie było, ale montowałem mojej mamie kuchnię, było tam naprawdę mnóstwo szafek i trzeba było to wszystko poskładać, zajęło to praktycznie tydzień roboty po pracy, także dzisiaj mam dla was kolejny materiał. Kupiłem 144 wrzeszczoty na aukcji, mam naprawdę ich bardzo dużo i dzisiaj przetniemy sobie albo maskę, albo opony, albo mój stary komputer. Te rzeczy są mi tak do wywalenia, dlatego pomyślałem, że taki materiał zrobię tymi wrzeszczotami, a co będziemy ciąć, zdecyduje profesjonalne koło fortuny. Przygotowałem koło fortuny na wiertarkę. Mamy tutaj opony, stary komputer albo maskę i w zależności co koło fortuny wylosuje, będę dzisiaj to przecinał właśnie tymi brzeszczotami. Także lecimy. Myślę, że została wylosowana maska, ponieważ jest praktycznie ku samej górze. Na pewno jest wyżej niż te opony tutaj. Także w dzisiejszym odcinku będziemy przecinali maskę od BMW 46. Troszeczkę już mam ucięte, zaraz wam to pokażę. Czekajcie, bo nie widać. Idzie. Ta maska waży dobre 30 kg, myślę. Potem z ciekawości sprawdzę w internecie, ile waży maska do E46, ale musiałem ją transportować przez, no nie powiem, że całe miasto, nie powiem, że przez pół miasta, ale myślę, że jakiś dobry kilometr. Cały czas ja trzymałem na głowie, bo ciężko było ją unieść. Maskę przecinam z tego względu, że i tak muszę ją wywalić, jest ona po kolizji z sarną. Tutaj dołączam screena. I cała maska w całości nie mieści się do włazu śmietnika, dlatego pomyślałem, że przetnę ją na pół i wtedy maska na spokojnie wejdzie. Mama mi zawsze powtarzała, żebym nie wywalał śmieci gdzieś poza obręb śmietnika, dlatego muszę taką maskę przeciąć, innej możliwości nie mam. I dopiero będę mógł wtedy ją zutylizować. Moją nową maskę mam już założoną na samochodzie. No i takiej maski też nie chcę sprzedawać z tego względu, że nawet ciężko było wpasować tutaj grille do tej maski. Próbowałem ją jakoś odnowić, ale bardzo ciężka sprawa. Jeżeli chodzi o opony, to także mam do zutylizowania opony, bo kapeć i te opony są złe, dlatego jak macie jakieś pomysły, to mogę zrobić z oponami w następnych odcinkach i ze starym komputerem, który też muszę wywalić, to piszcie w komentarzach. Thank you.
Najgorsze, że maska od BMW w niektórych miejscach jest podwójnie szyta, dlatego też jest taka bardzo wytrzymała i w kolizji z sarną mało co się z nią stało. Kurde, będzie ciężko. Już mam cały przód i taki kawałek boku, znaczy frontu. Że ten film zainspirowałem się filmem z kanału MrBeast. Jest to zagraniczny youtuber, który w swoich pierwszych filmach na kanale, gdzie zaczął zdobywać popularność, przecinał stół nożem takim plastikowym, co się kupuje na przykład jak się idzie na grilla. Dlatego zainspirowany jestem do nagrania tego filmu jego materiałem. Jak chcecie, to link oczywiście dam w opisie. I myślę, że to już jest wszystko, co chciałem powiedzieć. No i co? Pniemy dalej. Nawet prosta, równa linia idzie wyjątkowo. Zawsze coś docinam to krzywo, wtedy kiedy nie trzeba to prosto. Rękę, bo mnie lewa już boli. Dobra, no prawie prosto idzie, jednak trochę mi schodzi to na prawo, ale mam nadzieję, że zaraz to doprostuję. Muszę iść po rękawiczkę. Zmienię sobie brzeszczota. Jestem leworęczny, więc pewnie będę ciął jak kaleka. Nie mogę wziąć prawą ręką.
Już myślę, że prawie 10 cm mam ucięte tej maski. Nie wziąłem sobie nawet żadnego ręcznika, a czuję, że mam całe czoło mokre. Znaczy całe, no mokre mam po prostu. Ale wziąłem bluzę, którą ubrudziłem niosąc tą maskę i chyba w tą bluzę zacznę się wycierać za chwilę. Wziąłem bluzę, bo myślałem, że mi zimno będzie, a jest dosyć ciepło. Albo jeszcze zamienię na tą końcówkę i będę ciął tym początkiem, bo wtedy ciąłem środkiem i wydaje mi się, że ten początek będzie jeszcze jako tako hulał. Swoją drogą, ja nie wiem, czy te brzeszczoty się zużywają w jakikolwiek sposób, bo widzę, że te ząbki są dalej, nie no, są trochę krzywe, są trochę zdezelowane. Dobra, będziemy cieli przodem i za chwilę weźmiemy trzeci brzeszczot. Zacina mi się brzeszczot i nie da się ciąć. Dobra, biorę kolejny brzeszczot. No chyba jest różnica teraz w cięciu zdecydowanie. Ja też widzę, że te brzeszczoty są takie naoliwione po bokach. Myślę, że to też ma jakieś swoje znaczenie, że łatwiej mi się tnie.
Bo cały czas mi niestety ten brzeszczot się zacina. Przemyć ząbki w drugą stronę i się nie będzie zacinał. Ale jestem debil. Ząbki muszą iść w moją stronę. Ząbki mają iść do mnie i wtedy się brzeszczot mniej zacina. Przynajmniej tak było w tym przypadku. No w sumie to by miało sens. Bo tnę pod tym kątem, czyli ząbki nie mają o co się opierać jak wracają, a mnie ręka boli. Dobra, mamy 24 minuty nagrania, na chwilę przerwę, zobaczę, czy mikrofon dobrze zbiera dźwięk. Całość czasu oczywiście potem będę sumował, żeby zobaczyć, ile mi to zajęło od początku do końca. Zresztą moja kamera może nagrywać tylko 30 minut i potem od nowa muszę tak jakby włączyć nagranie, bo automatycznie wyłącza mi nagranie po 30 minutach. A już 30 minut prawie dobiegało. Także spoko, dźwięk jest ok. Myślałem, że będzie troszeczkę za głośno. Ale wszystko gra, także tniemy dalej. Ząbki musimy pamiętać, żeby szły w moją stronę, czyli w ten sposób i lecimy. Thank you.
Czemu to się zacina? Przecież są ząbki w moją stronę. A ja wiem czemu, doszedłem. Ty, a ta maska od początku jest podwójnie szyta. Już od samej góry widzę. No. Od samej góry jest podwójnie szyta, pomiędzy tym jedną, a patrzcie. Tu mnie normalnie przechodzi brzeszczot, by przeszedł na wylot. Czekajcie, wcisnę go. Kurde, nie da się. Bo tu jest taka guma trzymająca. Ale ona jest od początku podwójnie szyta. Ja myślałem, że ten front to jest pojedynczo szyty. Powinny iść ode mnie, czyli tak jak teraz mam, bo tnę pod innym kątem. Czyli w ten sposób nie powinno się zacinać. Ale wymienię sobie brzeszczota. Doszedłem do takiego miejsca, gdzie jest ciężko.
Wy nie widzieliście, ale ten ostatni ruch tak mi się wykrzywił, ten brzeszczot. Wygląda jak jakaś fala. Wezmę sobie kolejny. Dobrze idzie, kurde. Jak to wygląda? No dobrze wygląda. Bardzo dobrze. Thank you.
Ty, a przecież taką maskę potem można jeszcze zamontować do auta. Bo ona zaczepy ma po bokach. Tyle, że wtedy nie otworzyłby tej części chyba. Bo pewnie linkę jakąś przetnę, co tam w środku jest. Tak mi się wydaje. Nie, to wtedy dwóch części nie otworzę, jak linkę przetnę. Trochę krzywo. Kurde. Nie może być tak, że to tak krzywo. Jeszcze brudna ta maska. Ale nie było kiedy umyć. Ale umyję. Już czysta jest. Trzeba to zrobić, żeby to jakoś teraz prosto zaczęło się ciąć. Jakoś zakręcić muszę. Thank you.
się tak zacina. Nic nie tną. Biorę następne. Już prawie jestem za znaczkiem. Mniej więcej za znaczkiem na końcu tego załamania. Widzę, że zacznie się taka inna blacha, w sensie taka sama blacha, ale zakończy się tam chyba podwójne szycie, bo teraz ona się tak rozłazi, a na końcu odcinka pokażę wam, o co chodzi. Teraz już nie chcę się męczyć i ją odwracać. I wtedy powinno iść łatwiej. A myślę, że od tego momentu będzie szło najłatwiej, bo po drugiej stronie mam czarną matę wygłuszającą. Minęło 30 minut chyba, bądź 25. Nie wiem w sumie, jaki maksymalny czas nagrania ma moja kamera. Musiałem od nowa włączyć, ale to i tak było wtedy, kiedy była pauza. Mówiłem, że od tego momentu będzie najłatwiej ciąć z tego względu, że tam się zaczyna mata wygłuszająca i mam nadzieję, że tam BMW nie dało dużo blachy, ale to się jeszcze okaże.
Brzeszczota, myślę, że ta już jest trochę zużyta, a tą jeszcze nie ciąłem. Idzie to prosto. Prawie. Ale jest dobrze. Za centymetr niecały powinno być łatwiej. I potem za kolejne 5-6
Powinno iść jeszcze łatwiej. Chyba, że coś mnie zaskoczy. Karteczki zielonej, naklejki. Są tu jakieś niemieckie napisy, więc nie będę czytał, bo nie potrafię po niemiecku. Ale są też angielskie. Jakieś informacyjne rzeczy. Nawet nie wiem, o co tam chodzi. Poszło. Wow. Thank you.
chyba stroną jeszcze nie ciąłem. Z tego co mi się wydaje. Powiem szczerze, że te brzeszczoty są mega wytrzymałe. Ja myślę, że dalej mógłbym ciąć nawet tymi, co zrezygnowałem już z nich, ale po prostu wolę nowe, bo na pewno taki nowy niż ten, który uciął trochę tej blachy, będzie jednak ostrzejszy, a tutaj no jednak liczy się siła wszystkiego, i moja, i brzeszczotów. Jestem, bo kupiłem chyba te 144 brzeszczoty. Swoją drogą muszę podziękować Remikowi, który zamówił mi to na Allegro, bo ma Smarta, tak to musiałbym za przesyłkę zapłacić za chyba 70 zł. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie, więc wychodzi, że jeden brzeszczot za blisko 50 parę groszy około. Bardzo tanio. Ja nie wiem, czy oni zarabiają na tych brzeszczotach jakkolwiek. Pierwszej blachy, co jest hartowana razy dwa. Dlatego mi tu na końcu ciężko idzie. Przedostałem się. Teraz chyba będzie Tu była potrójna blacha na środku nawet. Ja pierdzielę. No tak, potrójna blacha. Ja pierdzielę. To nie dziwne, że te maski są takie mocne. Jak to ma potrójną blachę w niektórych miejscach. BMW to dobra firma. Tego bym się nie spodziewał. Co to tak strzeliło? To chyba ja.
tam jest. Kurk, jeszcze nie widać. Dobra, widzę, że tu kończy się podwójna blacha. W tym miejscu mniej więcej centymetr nawet nad tą linią chyba, co wyciąłem. Kończy się podwójna blacha, z tego co mi się wydaje przynajmniej, ale za chwilę to się jeszcze okaże. I chyba zaczyna się pojedyncza, więc fajnie. I widzę, jeżeli wszystko się sprawdzi, to ta pojedyncza blacha będzie prawie do samego końca, mniej więcej dotąd. Czyli teraz powinienem mieć dość łatwo. Kurde, krzywo idę. To nie może tak być. Co ja zrobiłem? Ja muszę zawrócić w drugą stronę z tą maską. Z tą linią. Przecież to mi pójdzie tutaj. Ale żem zepsuł. Chciałem po środku. A zawsze krzywo docinam. Idę się napić. No muszę to jakoś naprawić teraz. Muszę zawinąć w tą stronę. Kurde, ale rysuję ten brzeszczot. Nie chcę, żeby to tak krzywo było, bo to nie jest profesjonalnie. Musi być profesjonalnie to cięte. Przyniosłem, bo zimno mi jest ze mnie. Strasznie zimno.
Mam nadzieję, że taki szum wydobywający się z grzejnika nie będzie przeszkadzał, ale po prostu jest mi zimno i potrzebuję trochę, żeby mi ociepliło nogi i stopy. Ty, rzeczywiście już teraz naprostowałem. Patrzcie, jaki łuk fajny wyszedł. Kurde, ja to mam talent. Wiadomo, że będzie widać ten łuk. Ale to, co wiadomo było od początku. I teraz spróbujemy na prosto lecieć. I może wtedy ta maska fajnie już będzie do końca szła na wprost. No, i perfekcyjnie teraz idzie. Czekajcie. Tak, pojedyncza blacha teraz jest. Thank you.
Dobra, mam 28 minut nagrywania. Muszę wyłączyć i włączyć nagranie od nowa. I lecimy dalej. Siema. Już mi trochę cieplej. Także fajnie. Za niedługo kamerę opuszczę trochę na dół, żeby było widać, jak docinam sam dół. Ale jeszcze myślę, że kilka minut. Lecimy. Znowu zjeżdżam na prawo. Ja nie wiem, co ja mam z tą prawą stroną. Takie slalomy teraz będę robił. Przecież to w ogóle nie będzie profesjonalne cięcie. Znowu muszę lekko w lewo najechać. Całe życie jak coś docinam, to mi ucieka na prawo i nie wiadomo czemu. Thank you.
O ja pierdziele, ja zamiast jechać w prawo, to ja... Zamiast zjechać w lewo, to ja jeszcze bardziej w prawo ją docinam. To nie może tak być. Myślałem, że ja w lewo jadę teraz. Trzeba się skupić na robocie. Czas mi się wygina. Ja nie mogę. Dobra, biorę następny, chociaż on wydaje się, że nawet spokojnie, ale to cała oliwa musiała z niego już zejść. Na oliwiony to będzie śmigał. Patrzcie, jak się rusza. Dobrze jest. Naprostowałem. No, powoli już się prostuje. Powoli już się prostuje, także jestem zadowolony. Ale jeszcze trochę pociągnę w lewo. Że już mało co widać. Także dajemy kamerę na sam dół. Myślę, że wszystkie trzy nóżki obniżę i powinno być dobrze. Będzie widać trochę brudną podłogę, ale inaczej być nie może przy cięciu maski. O! Sprawdźmy, czy tak będzie dobrze. Odsuniemy kamerę dalej. Tam są brzeszczoty i kostka, którą kiedyś sobie robiłem razem z siostrą. Możemy sobie coś wylosować. Dwa. No i co? Myślę, że wszystko będzie dobrze widać. Brzeszczoty są tam, tak jak mówiłem. Lecimy dalej z tematem.
Bardzo równo jest teraz, bardzo równo. Trzeba tak lecieć cały czas. Wymienię sobie brzeszczota.
Zrobimy sobie małą przerwę na bułkę i na banana. Jestem trochę głodny. Wziąłem ze sobą kawę, żeby sobie zrobić, ale chyba nie mam ochoty. Więc będę pił wodę i sobie zjem. Chwila pauzy. Ten czas, od razu mówię, że będzie doliczony do ostatecznego, tak jakby czasu cięcia maski, czyli od początku do końca. Ten czas, który siedzę teraz właśnie też. No i taka mała chwilowa przerwa po, wydaje mi się, ponad godzinie roboty albo około godzinie roboty, nie wiem ile dokładnie. Na szczęście połowa już za mną, ale zaraz się zacznie podwójne hartowanie maski, bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj było dosyć łatwo. Za chwilę będzie podwójny hart, za kilka centymetrów i znowu będzie ciężko. Idę po banany. Co to się stało z tym bananem? Jakiś czarny. Cały jestem brudny przez tą maskę. A to były spodnie do wyjścia dzisiaj na wieczór.
Zjadłem. Ostatni łyk. Resetujemy kamerę, żeby było od zerowej minuty. I lecimy. Thank you.
się zacina. Biorę nowy. Jaki krzywy brzeszczot. Nie da się już nim pracować. Muszę go oddać. Thank you.
Prosto czy nie prosto? Znowu trochę krzywo, ale no tragedii nie ma, tragedii nie ma. Prawie dobrze jest, prawie dobrze. Teraz będzie najcięższy moment, bo zaczyna się podwójna blacha. Brzeszczoty mi się krzywią.
wezmę nowy brzeszczot i zbadamy sytuację, ile nam tu zostało. A tutaj taki zadzior zrobiłem, dosyć duży. Do tej pory wszystko ładnie szło i na końcu taki zadzior niestety. I maska się kończy gdzieś tutaj, gdzieś tu jest połowa. No mega się nie spasowałem z tą połową. Trudno, dotkniemy gdzieś dotąd. Mniej więcej na tej linii. Będzie prawie pół. No i co, jesteśmy przy samym końcu. Teraz nie jest lekko. Tutaj też jest podwójna blacha na samym końcu. U góry. W tym miejscu. Więc też tam łatwo nie będzie. Lecimy z kolejnym brzeszczotem. Ale mi tu zjechało na prawą stronę. Na końcu. Bo tam jest takie załamanie i to pewnie dlatego. Po mojej stronie jest załamanie. Thank you.
się wykrzywił i ciężko idzie. Przy okazji zresetuję sobie nagranie na kamerze, bo mamy już 26 minut. Dobra, jesteśmy od nowa. Strasznie się ten brzeszczot zacinał przedtem. On był trochę wykrzywiony, więc zmienimy go na prostego i zobaczymy, jak teraz będzie szło. Przeciąłem całą blachę, została plastikowa kratka.
Wykrzywił mi się. Muszę coś podłożyć pod maskę, pod tą dziurę tutaj pomiędzy, w sensie na lewo i na prawo odcięcia, bo na końcu ona mi się zagnie i nie chcę, żeby spadła na kamerę i w ogóle chcę ją dociąć do samego końca, a nie żeby ona się na końcu ułamała. Więc wezmę sobie poduszki, bo tylko to mi przychodzi na myśl z rzeczy, które aktualnie posiadam. I podłożymy sobie tutaj i będziemy ciąć. Trochę już mi plecy bolą, ale dopiero teraz zaczęły mi boleć plecy, bo muszę od góry maskę trzymać, a tu od spodu ciąć. Jest strasznie niewygodnie, ale tak to nawet łatwo było przecinać tą maskę. Kurde, na opiłki to wszystko dałem. Jaki debil. No jak ja teraz będę leżał, jak będę musiał leżeć? Co ja zrobiłem? Ale przecież inaczej się nie da, jak ja... A, dobra. Trudno. Poduchy muszą tak na stojąco być bardziej. Ta maska i tak je, wiadomo, trochę przygniecie, ale dzięki temu, że one będą na stojąco, to ona się będzie trochę trzymać. Chociaż... Ło! Żeby mi nie zjechała. Bierzemy sobie nowego, ostatniego brzeszczota. Przesuwamy tą maskę, mam nadzieję, że mi się uda razem z tymi poduszkami. Ona się nie zagnie na końcu i będzie dobrze. Jak to zrobić?
Jak ja podniosę maskę nad poduszki, to one upadną. Trzeba przesunąć to wszystko. Teraz ja nie wejdę tam, bo jest mało miejsca przy ścianie. Jest dobrze. Mało miejsca mam, ale chyba wystarczająco. Docinamy. Boję się, że ta maska spadnie. Te poduszki jej nie utrzymają, ona jest ciężka. Dobra, spróbuję dociąć. Mam nadzieję, że nie spadnie. Yeah.
Udało się. Teraz spokojnie będę mógł wywalić maskę do śmieci, bo przecięta na pół już się zmieści do śmietnika, także jestem zadowolony. Mama nie będzie na mnie krzyczeć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Maska była potrójnie hartowana na wysokości znaczka. Mamy tutaj 3 blachy w pewnym momencie. Tak, to był podwójny hart na przodzie i tutaj w niektórych miejscach także podwójnie, ale w większości na samym środku to było pojedynczo. Na końcu mieliśmy te wycięcie, o którym wspominałem. Mamy także tutaj grubą warstwę wygłuszającą, przez to tak cicho jest, przynajmniej w moim samochodzie. No ta mata na pewno bardzo pomaga. Ilość zużytych brzeszczotów i jeden banan jest tam. Nowe brzeszczoty będą na kolejne odcinki w samym rogu. Dziękuję Wam za oglądanie.